10 największych gangsterów w historii. 10. Meir Lansky, Polak pochodzenia żydowskiego, który mając 9 lat razem z rodziną wyemigrował do Ameryki. Dzięki inwestowaniu w kasyna i umiejętności lokowania pieniędzy zajmował się narkotykami, prostytucją i pornografią. Dorobił się 600 milionów dolarów i zmarł w wieku 83 lat na raka płuc. 9. Semion Mogilewicz, pochodzący z Ukrainy, mafiozo, jest ukraińskim odpowiednikiem naszego pana Jerzyny ze Szczecina, bo jest uważany za szefa szefów niemal wszystkich rosyjskich organizacji. Mogilewicz nie tylko nadzorował handel narkotykami, ale też przemycał broń, organizował morderstwa na zlecenie, jego ludzie trudnili się wymuszeniami, opiekowali się prostytutkami również. Jego macki obejmowały niemal cały świat. Mafiozo żyje na wolności, mieszka w Moskwie, jest ojcem trojga dzieci. Uważa się, że jest nietykalny dzięki bliskiej znajomości z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i innymi wysoko postawionymi Rosjanami i Ukraińcami. Według szacunków Mogilewicz zgromadził aż 10 miliardów dolarów, co daje jakieś 40 miliardów złotych. 8. José Figueroa Agosto. To tuza portorykańskiej mafii. Specjalizował się w handlu narkotykami. Jego majątek szacuje się na prawie 100 milionów dolarów. Obecnie odsiaduje wyrok i raczej prędko go nie zobaczymy. Pozostał skazany na 205 lat więzienia. 7. Pierwszą kobietą na liście najbogatszych mafiozów jest Chinka Xie Kai Ping. Majątek, jaki zgromadziła, jest trudny do oszacowania, ale dorobiła się na prowadzeniu nielegalnych kasyn. Obecnie przebywa w więzieniu za zlecenie pobicia policjanta, za które odsiaduje 18 lat więzienia. 6. Griselda Blanco, kolejna kobieta na liście największych gangsterów, powiązana z kartelem Escobara, była nazywana czarną wdową na przemytniczym szlaku prowadzonym z Kolumbii do Miami. Dorobiła się aż 2 miliardów dolarów. Zginęła mając 69 lat, zastrzelona przez tajemniczego motocyklistę. 5. Dawood Ibrahim to nie tylko gangster, ale i najbardziej poszukiwany w Indiach terrorysta. Wzbogacił się na nieoficjalnej działalności parabankowej, a pieniądze przekazuje na finansowanie grup terrorystycznych. Współpracował m.in. z Al-Kaidą. Podejrzewa się, że Ibrahim ukrywa się w Pakistanie lub też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego majątek szacowany jest na 6,5 miliarda dolarów. 4. El Chapo, meksykański baron narkotykowy, prowadził kartel Sinaloa. Majątek sięgający około 5 miliardów dolarów zdobył na przerzucaniu narkotyków do Stanów. W tym celu wybudował sieć tuneli pod granicą meksykańsko-amerykańską. Największe miały zamontowane oświetlenie i klimatyzację. W 1993 roku został skazany na 20 lat, które miał odsiedzieć w Meksyku. Jednak w 2001 roku meksykański sąd zgodził się na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, gdzie groziła mu kara śmierci. Dzień później po ogłoszeniu wyroku El Chapo uciekł z więzienia i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości 13 lat. W 2014 roku został ponownie złapany i osadzony w meksykańskim więzieniu, z którego uciekł rok później. W 2013 roku znowu go złapali i jeszcze nie udało mu się uciec z amerykańskiego więzienia, w którym obecnie przebywa, ale czekamy. 3. Amando Carrillo Fuentes, znany pod pseudonimem El Señor de los Cielos, czyli Pan Niebios, przemycał ponad tonę kokainy miesięcznie, wykorzystywał do tego głównie prywatne samoloty odrzutowe, których posiadał 27. Dużą część gangsterskiego życia spędził uciekając przed prawem. W końcu zdecydował się na operację plastyczną zmiany twarzy, której nie przeżył. Niedługo potem dwaj chirurdzy przeprowadzający operację zostali znalezieni martwi. Jego majątek był szacowany na 25 miliardów dolarów. 2. Pablo Escobar, kolumbijski baron narkotykowy, prowadził kartel w Medellin, zajmując się przerzutem narkotyków z Kolumbii do Stanów. Pierwsze większe pieniądze zarobił za przerzucanie marihuany do Miami, jednak największe pieniądze pochodziły z przemytu kokainy. W 1989 roku znalazł się na 7. miejscu najbogatszych ludzi na świecie według magazynu Forbes, z majątkiem sięgającym 9 miliardów dolarów. Dziś jednak ocenia się, że było to nawet kilkukrotnie więcej. 1. Al Capone, właściwie to Alfonso Gabriel Capone, zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny gangster na świecie. Urodzony w Nowym Jorku, pochodził z rodziny włoskich imigrantów. Swoją sławę zdobył w czasach prohibicji w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce w latach 1919-1933. Swoje interesy prowadził przez podstawionych ludzi. Władze federalne, nie mogąc mu dowodnić innych przestępstw, oskarżyło go o unikanie podatków, przez co trafił do Alcatraz. Mimo że nie jest najbogatszym na mojej liście, to jednak jest on swego rodzaju ikoną życia gangsterskiego. Zmarł w 1947 roku na udar mózgu. Dzięki za obejrzenie do końca, jeśli ten film wam
Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie subskrybujcie kanał Niezmyślam. Cześć!